Martwe, piękne, wciąż pożądane i kochane. Po dość długiej jak na mnie infekcji gardła, której ślady zapewne jeszcze słyszycie w moim głosie, wracam z lekką opowieścią. Nie bójcie się, makabra i mocne true crime ponownie zagości na moim kanale. Dziś delikatne jak na mnie treści, choć zapewne i tak dla niektórych, mogą okazać się sporą dawką mroku. Pogrzeb Lady Diany odbył się 6 września 1997 roku, tydzień po jej tragicznej śmierci w Paryżu. Zginęła 31 sierpnia. Spoczęła w trumnie ubrana w czarną wełnianą sukienkę koktajlową z długimi rękawami od Catherine Walker, czarne rajstopy i czarne buty. Sukienkę zamówiła kilka tygodni przed śmiercią. W dłonie wsunięto jej różaniec, prezent od matki Teresy oraz fotografię jej synów. To było szczególne dla niej zdjęcie, które zawsze trzymała w swojej torebce. Pogrzeb Diany nie miał charakteru państwowego, jednak za podstawę jego przygotowania wzięto operację Tybridge, czyli ćwiczony od lat przebieg pogrzebu królowej Elżbiety II, wówczas jeszcze bardzo żywej. Trumnę księżnej przewieziono z pałacu Kensington do opactwa Westminsterskiego, gdzie 2000 osób wzięło udział w ceremonii pogrzebowej. Całą drogę przez godzinę i 47 minut za trumną podążały jej dzieci, 15-letni William i 12-letni Harry oraz książę Filip, brat Diany Charles i oczywiście obecny król Karol. Na trumnie leżały wieńce z białych kwiatów od brata i jej synów oraz list napisany przez księcia Harry'ego. Milion ludzi żegnało na ulicach wyjątkową arystokratkę. Procesja przeszła obok pałacu Buckingham. Królowa, przyglądająca się ceremonii z okna, pochyliła głowę na znak szacunku. 31 milionów Brytyjczyków obejrzało transmisję z pogrzebu Diany, a 2 do 2,5 miliarda ludzi oglądało ją w telewizji na całym świecie. Pochówek odbył się tego samego dnia. Pierwotnie Diana miała być pochowana w rodzinnym grobowcu Spencerów na terenie lokalnego kościoła w pobliskim Great Brington. Brat Diany, Charles, uznał, że grób uległby dewastacji, a kościół nie zniósłby naporu ludzi chcących wyrazić uwielbienie dla tragicznie zmarłej księżnej. Podjął decyzję, że jej szczątki spoczną na terenie rodzinnej posiadłości, 500-letniego Old Thorpe. Przygotowano 2 miejsca pamięci. Nad brzegiem jeziora Round Oval na terenie Old Thorpe Park stanęła świątynia Diany, ozdobiona biało-czarną cameo z wizerunkiem Diany. To miejsce można odwiedzić i składać dowody pamięci w wyznaczone dni. Uprzedzam, że wejście na teren posiadłości jest biletowane. Na maleńkiej wysepce, na środku jeziora, spoczęło ciało Diany. Miejsce zaznaczono symboliczną białą urną na postumencie, widoczną z brzegu jeziora. W ten sposób zagwarantowano synom księżnej prywatność podczas odwiedzin grobu matki. Ponieważ wyspa nie miała statusu cmentarza, przed ceremonią ziemię poświęcił biskup Peterborough. W jeziorze pływają 4 czarne łabędzie. W wodzie rosną też lilie wodne, które poza białymi różami Diana kochała najbardziej. Wzdłuż ścieżki prowadzącej do jeziora rośnie 36 dębów, po jednym na każdy rok życia zmarłej księżnej Walii. Nawet po śmierci Lady Di nie zaznaje spokoju. Co najmniej 4 razy rabusie próbowali dostać się do jej trumny. Na szczęście bez powodzenia. Nikt nie może spocząć obok królowej ludzkich serc, jak nazywano Dianę. Zupełnie inaczej sprawa ma się z pożądanym miejscem wiecznego spoczynku w towarzystwie, czy też raczej sąsiedztwie innej władczyni, przede wszystkim męskich serc, Marilyn Monroe. Podczas 3-dniowej aukcji w dniach od 28 do 30 marca 2024 roku licytowano kryptę w pobliżu grobu amerykańskiej gwiazdy filmowej.
Ostatecznie zwycięzca wyłożył za nią 195 tysięcy dolarów. Szczęśliwym nabywcą był inwestor technologiczny z Beverly Hills, Anthony Jebin. Na tej samej aukcji zakupił również kostium kąpielowy Monroe oraz stare łóżko Hugh Hefnera z jego rezydencji w Chicago. 36-letnia Monroe zmarła 4 sierpnia 1962 roku. Pochowano ją w Westwood Memorial Park w Los Angeles. Choć nie żyje od wielu lat, wciąż jest obiektem pożądania. Już wcześniej zabiegano i wykładano wielkie pieniądze za opcję pośmiertnej bliskości ze słynną blondynką. W 1992 roku założyciel Playboya, Hugh Hefner, wykupił miejsce wiecznego spoczynku obok krypty Monroe za 75 tysięcy dolarów. Został tam pochowany wiele lat później, w 2017 roku. Bardziej szokująca jest inna transakcja. Wyobraźcie sobie, że w 2009 roku wdowa po Richardzie Poncherze sprzedała jego miejsce pochówku, zlokalizowane tuż nad kryptą Monroe, za 4 600 000 dolarów. Elsie Poncher wystawiła je na aukcji na eBayu. Tytuł jej ogłoszenia brzmiał, cytuję: spędź wieczność bezpośrednio nad Marilyn Monroe. Przyznam, że dość przewrotne słowa, skoro swojemu mężowi zabrała ten przywilej. Pan Poncher zmarł w 1986 roku w wieku 81 lat i marzył o wieczności z Marilyn Monroe. Niestety, z wieczności zrobiły się tylko 23 lata, bo wdowa musiała spłacić hipotekę za swój dom w Beverly Hills. Jej aukcję wygrał anonimowy nabywca. Przebił kilkanaście innych ofert. Jak widać, nic nie jest nam dane na zawsze, nawet miejsce wiecznego spoczynku, za które sobie sami zapłacimy, jeśli nasi spadkobiercy będą mieli inne plany lub duże wydatki. Teraz zabieram Was w jeszcze odleglejszą przeszłość. Znów opowiem o pośmiertnych losach pięknej kobiety, nowotestamentowej jawnogrzesznicy, której Jezus okazał wielkie serce i udzielił rozgrzeszenia. W niektórych wersjach Ewangelii odrzuconych przez Kościół, tzw. apokryfach, Maria Magdalena, bo o niej mowa, była nawet żoną Zbawiciela. W średniowiecznym prowansalskim miasteczku Saint-Maximin-la-Sainte-Baume mieści się Bazylika Marii Magdaleny. W jej krypcie, w szklanym relikwiarzu, umieszczono czaszkę świętej. Skąd pewność, że szczątki należały właśnie do Marii z Magdali, siostry Łazarza? Zgodnie ze złotą legendą, po ukrzyżowaniu Jezusa, niektórzy jego uczniowie wraz z nawróconą grzesznicą udali się łodziami ku wybrzeży dzisiejszej Francji, by głosić nową wiarę i sprawiać liczne cuda. Maria Magdalena jednak opuściła współwyznawców i zatrzymała się w grocie Saint-Baume w Prowansji. Żywiła się jedynie komunią świętą, którą przynosili jej aniołowie. Po latach pokuty, gdy z niebios otrzymała informację o nadchodzącej śmierci, udała się z pomocą skrzydlatych pomocników Boga do miejsca zwanego Rodonas, czy też Rodani, gdzie Maksymin, uczeń Jezusa, wzniósł kaplicę. Z jego rąk przyjęła ostatnią komunię, po czym umarła i została pochowana na miejscu. W 716 roku cztery sarkofagi ze szczątkami świętych, w tym Maksymina oraz Marii Magdaleny, zakopano, chroniąc je przed niewiernymi. Odnaleziono je dopiero w grudniu 1279 roku. W 1295 roku rozpoczęto budowę gotyckiej bazyliki i klasztoru dominikanów nad grobem Marii z Magdali. W relikwiarzu, który skrywa czaszkę Marii Magdaleny, znajduje się również, w kryształowym cylindrze, paseczek skóry z czoła świętej, mający swoją nazwę i znaczenie. Dlaczego? Otóż Jezus położył swój palec właśnie na jej czole, rankiem w dniu zmartwychwstania. Dlatego pasek skóry nosi nazwę Noli me tangere, nie dotykaj mnie. Pełna wypowiedź Chrystusa miała brzmieć: nie zatrzymuj mnie, nie dotykaj mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego
i Boga waszego. Cytat podaje za Ewangelią świętego Jana. Ten fragment skóry Marii Magdaleny odpadł z czaszki w 1789 roku, gdy przenoszono relikwie w bezpieczne miejsce w obawie przed rewolucjonistami. Relikwiarz wyjmowany jest z krypty bazyliki raz w roku, 22 lipca, i przenoszony w procesji na ołtarz. To jednak nie koniec historii. Philippe Charlier, paleopatolog, archeolog i antropolog kultury z Uniwersytetu w Wersalu, podjął się rekonstrukcji twarzy Marii Magdaleny na podstawie czaszki z relikwiarza. Pomagał mu Philippe Fresh, artysta kryminalistyk, odtwarzający rysy twarzy w technice 3D CGI. Na podstawie 500 zdjęć i stosując techniki medycyny sądowej, odtworzyli oni model 3D czaszki Marii Magdaleny, zachowanej niemal w idealnym stanie. Czaszka najprawdopodobniej należała do kobiety w wieku około 50 lat, pochodzenia śródziemnomorskiego. Ciemny kolor włosów, wystające kości policzkowe i odcień skóry dopasowano na podstawie typów urody z tego rejonu. Ekspresja twarzy to już wyobraźnia Charliera i Fresha. Niestety kościół nie wyraził zgody na bezpośrednie badanie kości. Sprawa ich autentyczności pozostaje otwarta. Nie zachowały się przekazy ani przedstawienia Marii Magdaleny z czasów jej współczesnych. Benedyktyni z Wezele w Burgundii posiadają relikwiarz ze swoimi szczątkami Marii Magdaleny i z fragmentami jej szkieletu odnalezionymi podobno około 1050 roku. Ale to już zupełnie inna historia i zapewne zupełnie inna kobieta. Pytanie, która z nich była Marią Magdaleną, o ile w ogóle. Groby wspaniałych kobiet bywają Mekką, stają się miejscami świętymi, szanowanymi, otaczanymi kultem. Co się jednak może wydarzyć, gdy pochowana dama nie wzbudzała za życia tak pozytywnych reakcji i szacunku? Posłuchajcie. Babianice. Piątek około godziny 18:30, 3 lutego 2023 roku. Miejscowa straż pożarna przybyła ratować z opresji bardzo zdenerwowanego zięcia. Mężczyzna został przygnieciony przez płytę nagrobną na pabianickim cmentarzu. 40-latka uwolnili strażacy, którzy wyciągnęli fachowo nogę poszkodowanego, zakleszczoną w grobie jego teściowej. Ofiara nie bardzo potrafiła się wysłowić. Była tak pijana. Zamiast pojechać do szpitala, mężczyzna znalazł się na policyjnej komendzie. Zgodnie z jego wyjaśnieniami, żądny zemsty zięć postanowił w chwili alkoholowego upojenia dokonać demolki nagrobka teściowej. O dziwo, zadziałała chyba sama teściowa z zaświatów, bowiem na nogę mężczyzny spadła nagrobna płyta. Jak słyszycie, zemstę lepiej planować na zimno, a na pewno na trzeźwo. I przede wszystkim lepiej nie zadzierać z kobietą, nawet martwą. Oczywiście nie wygłaszam tu seksistowskich uwag. Traktujcie tę historię jako element czarnego humoru z dosadnym morałem. Można też kochać mocno, nie szukać zemsty i czcić pamięć. 5 sierpnia 2021 roku farmer Ben Jackson z powodu covidowych obostrzeń nie mógł uczestniczyć w pogrzebie ukochanej ciotki Deb, który odbywał się w Brisbane w Queensland, 430 km od jego domu. Uhonorował jej pamięć niezwykłym układem stada owiec uformowanego w kształcie serca na polu w Gaira w północnej Nowej Południowej Walii w Australii. Jego ciężarne owce spokojnie podjadały ziarna jęczmienia, nieświadome, że stały się symbolem miłości, prawdziwym serduszkiem do nieba. Piękny, wzruszający widok został sfilmowany z góry dronem. Był to również sygnał, że Jackson i jego stado przetrwali tegoroczną suszę, a ciężarne owce miały co jeść. Sławne, piękne, znienawidzone, wszystkie pogrzebane z poszanowaniem pochówkowych tradycji. Co się jednak może zdarzyć, gdy złakniona ziemskich uciech dama sama wybierze sobie nagrobek? Zapomnijcie o zapłakanych aniołach, smutnych dzieciach, krzyżach i innych symbolach funeralnych.
przed wami penis. Penis ma wysokość 170 cm, waży 272 kg. Katarina Ordunia Perez zażyczyła sobie nagrobny pomnik w takim kształcie, cytuję, w uznaniu miłości i radości życia. Zmarła w słusznym wieku 99 lat 20 stycznia 2021 roku. Była znana w rodzinnym meksykańskim miasteczku Misantla jako Donia Cata z powodu fascynacji penisami. Jej rodzina wiedziała, że kobieta od lat marzyła o posągu penisa na swoim nagrobku, ale nie traktowała jej słów poważnie. Wszystko zmieniło się po śmierci starszej pani. Jak twierdzi jej wnuk, Alvaro Mota Limon, rodzina naradziła się i uznała, że trzeba spełnić jej ostatnią wolę. Na początku myślałem, że to żart, powiedział Isidro Lavoignier, inżynier, który wykonał posąg. Nieczęsto widuje się tego rodzaju rzeźby czy pomniki, a tym bardziej ku pamięci kogoś, kto nie żyje. Po odsłonięciu penisa 23 lipca 2022 roku posąg wywołał spodziewane poruszenie. Wnuk zmarłej pani Perez skomentował, cytuję, sądzę, że na każde 10 osób, około 7, widzi posąg pozytywnie, a jeśli nie postrzegają go jako coś dobrego, to przynajmniej szanują życzenie babci. Gdyby tak u nas można było wyrazić miłość do życia, niekoniecznie w kształcie penisa, ale w innym niż typowe, nagrobne figury. Pamiętajcie, wszyscy umrzemy. Warto pomyśleć o pewnych sprawach, zanim to się stanie i nie będziemy mieli już nic do powiedzenia. Na koniec historia, którą już kiedyś opowiadałam, ale lubię do niej wracać, dowodzi kruchości naszego życia i trwałości uczuć. Wiemy na pewno, że dziewczynka zmarła 6 grudnia 1920 roku, tuż przed drugimi urodzinami. Przyczyną śmierci było zapalenie płuc, prawdopodobnie z powodu zakażenia Hiszpanką, ale też po Palermo krążyły legendy, że została otruta przez rodziców, którzy skrócili w ten sposób męczarni chorej na bronchit córki. Rosalia była córką lokalnego urzędnika, Mario Lombardo, który w rozpaczy po śmierci dziecka zlecił zabalsamowanie zwłok znakomitemu specjaliście. Alfredo Salafia użył mieszanki środków formaliny, gliceryny, alkoholu, kwasu salicylowego i soli cynku, która zachowała ciało dziewczynki w znakomitym stanie po dziś dzień, również jej organy wewnętrzne, co udowodniły prześwietlenia zwłok. Było to jedno z ostatnich ciał złożonych w katakumbach kapucynów w Palermo na Sycylii. W katakumbach kościoła klasztoru kapucynów znajduje się około 8 tysięcy wysuszonych zwłok. Od XVI wieku chowano w katakumbach duchownych, po 1670 roku także zamożnych świeckich. Zwłoki, zwykle ubrane, nie tylko leżą, wiele z nich stoi, czy też po prostu wisi na ścianach, w niszach korytarzy. Podzielono je według płci i pozycji społecznej. Jest zakątek prałatów, profesorów, kupców, mieszczan, dziewic ubranych w suknie ślubne, całych rodzin, a w końcu dzieci. Katakumby udostępniono turystom już w XIX wieku. Osoby, które odwiedziły to miejsce, wspominają, że nie unosi się tam specyficzny zapach śmierci. Krewni i bliscy mają prawo, raz na jakiś czas, zmieniać ubrania swoim zmarłym. Wracając do Rosalii, jej ciałko spoczywa w podwójnej szklanej trumnie. W pewnym momencie zauważono, że skóra mumii zmienia kolor, czyli rozpoczął się proces rozkładu. Dlatego zamknięto pierwotną szklaną trumienkę w kolejnej, wypełnionej azotem. Przeniesiono też zwłoki na jakiś czas w inne, bardziej suche miejsce, po czym zabezpieczone zwłoki z szacunkiem przetransportowano na swoje miejsce, na marmurowy postument w małej kaplicy, mieszczącej się na końcu drogi przez katakumby. Niestety nie można już oglądać Rosalii z bliska, lecz jedynie zza żelaznej kraty. Spoczywa w towarzystwie innych dziecięcych zwłok, które niestety nie zachowały się tak dobrze. Podobne katakumby znajdziecie w co najmniej 10 kościołach na Sycylii.
Po śmierci krewnego rodzina, oczywiście zamożna, bo proces i złożenie ciała do katakumb kosztowały, przekazywała zwłoki mnichom. Mieli oni kilka sposobów na wysuszenie zwłok. Na przykład rozwieszano je na drzewach, żeby szybciej wyschły, albo sadzano zmarłego na krześle z otworem, lub rozciągano go na wklęsłym łóżku. Wszystko po to, by przyspieszające rozkład płyny wylały się z ciał. Suszenie trwało od 6 do 12 miesięcy. Następnie moczono zwłoki w occie i aromatycznych ziołach, na przykład rozmarynie, dosuszano na słońcu, wypełniano słomą i odziewano stosownie do pełnionej funkcji zażycia. Tak przygotowane ciała zanoszono do krypty i ustawiano w zaplanowanej pozie. W teorii balsamowanie zwłok przeprowadzano w Palermo od 1599 do 1881 roku, kiedy to rząd włoski zakazał tego procederu. Dlaczego? Bo nawet w czasie epidemii nie rezygnowano z tradycji, mocząc ciała ofiar w arszeniku czy roztworze wapiennym. W praktyce, jak widzicie choćby po historii Rosalii, kontynuowano balsamowanie do lat 20. XX wieku. Ciała od wieków eksponowano jako memento mori, przynajmniej taki był cel mnichów. W niezwykły sposób edukowali swoich wiernych i przestrzegali przed marnościami tego świata, które nie uchronią nikogo z nas, nawet najbogatszego człowieka, przed śmiercią. Kończę już moją opowieść. Liczę, że skłoniła Was do refleksji nad tym, czy rzeczywiście ważne jest, w jaki sposób ludzie w wymiarze materialnym zachowają o nas pamięć po naszej śmierci. I co tendencyjnie wybrałam panie, sławne lub zwykłe śmiertelniczki. Pamiętajcie jednak, że śmierć nie ma płci. Zjawi się po każdego z nas, bez względu na orientację seksualną czy status majątkowy. Robi się zbyt melancholijna, prawda? Następnym razem obiecuję coś bardzo krwawego. Do usłyszenia i do zobaczenia w moim worku kości przy ulicy Bagatela 10 w Warszawie. Renata.